piątek 10 grudnia w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Olsztynie odbyło się spotkanie pod hasłem Prawny GPS. Młodzież miała możliwość zadawania pytań radcom prawnym. Organizatorem i pomysłodawcą cyklu spotkań jest poseł na Sejm RP Lidia Staroń. Skłoniło mnie do organizacji takich spotkań, do podjęcia takiej inicjatywy, lawina skarg, lawina interwencji, bezsilności ludzi, którzy trafiają do mojego biura. I czasami nie mogę im pomóc choćby z tego względu, że oni po prostu uchybili terminowi. Mieli określić ten termin na podjęcie określonych czynności prawnych, czyli odwołanie, czyli jakaś skarga, złożenie pisma, sprzeciwu. To wymagało pewnych terminów. Aby podnieść świadomość prawną młodych ludzi, trzeba jeszcze wiele zrobić. Spotkania mają na celu uświadomić im ich prawa i możliwości obrony. Nie uda się to jednak bez znajomości przepisów. Dlatego zwracam się do młodzieży, która wchodzi w dorosłe życie, do młodzieży, która ukończyła lub niedługo ukończy 18 lat, do młodzieży, która teraz będzie ponosiła skutki prawne swoich wszystkich czynów już w pełnym zakresie, do młodzieży, która też powinna korzystać ze swoich wszystkich możliwości, praw, ze swojej wiedzy, świadomości, z wolności także, ale w sposób oczywiście taki, jak nam gwarantuje Konstytucja. W organizacji spotkań pomogło Ministerstwo Sprawiedliwości, które dostarczyło materiały w formie biuletynów z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego i karnego. Każdy uczeń biorący udział w spotkaniu otrzymał komplet broszur mających służyć pomocą nie tylko młodzieży szkolnej, ale także ich rodzinom. Broszurki te zostały opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i one dotyczą procedur, to znaczy przepisów, jak posługiwać się prawem w kontakcie z sądem, z prokuraturą, z organem administracji, sądem administracyjnym, a więc uczą ten przewodnik czy ten GPS po właśnie tego rodzaju strukturach sformalizowanych, w których należy znać swoje prawa, a także prawa tejże struktury wobec nas. Na spotkaniach podejmowane są tematy, które interesują młodzież, między innymi prawa i obowiązki wynikające z korzystania z internetu. Każde nieodpowiedzialne zachowanie w sieci pociąga za sobą konsekwencje prawne. A więc ściąganie plików, a więc przestępstwa polegające na wykorzystaniu internetu, by naruszać godność osoby, którą się krytykuje, by znieważyć, zniesławiać. Dalej, przestępstwa związane z poszerzeniem pewnych sytuacji zabronionych. Dopalacze. Mówimy narkotyki, ale pojawiły się dopalacze. Młodzież powinna wiedzieć o obowiązującym prawie. Prawo złe, twarde, dura lex sed lex, ale obowiązuje. W związku z tym lepiej już to uprzedzić. Sankcja, odpowiedzialność i obowiązki to słowa klucze cyklu spotkań Prawne GPS. Młodzi ludzie powinni dobrze poznać ich znaczenie w